Wrotach Ciał Niebieskich. To tytuł kolejnej kompozycji, który bynajmniej nie jest pomyłką. Chodzi o to, że nawet najwięksi naukowcy, nawet ci najmądrzejsi, nie byli w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się w Betlejem. Nie byli w stanie przewidzieć ruchu gwiazdy, która poprowadzi mędrców i nas wszystkich do Jezusa. Zaszczęciłaś me przybytki przyjściem swoim tak bezkrętnym. Zapukałeś do każdego, nawet tego zamkniętego. Zapukałeś do każdego, nawet tego zamkniętego. Gwiazdeczkę, która prowadziła trzech króli do Betlejem, chcemy prosić dzisiaj, żeby i nas prowadziła aż do Boga. Thank you.
tych zwyczajów, które towarzyszą świętom Bożego Narodzenia, ale jeden jest szczególny i taki bardzo polski. Opłatek wigilijny. Jezus leżący w żłobku. Pewnie to, co każde malutkie dziecko. Uśmiechnij się do mnie.
może wejść na ręce.
przeżywamy Boże Narodzenie w tym takim polskim stylu. Wpatrujemy się w tych pastuszków, w korzuszkach z owieczkami. I robi się nam tak wszystko i swojsko. I zupełnie zapominamy, że Pan Jezus wcale się nie urodził na polskiej wsi, tylko urodził się w krainie żydowskiej. I stąd kolęda, która swoim charakterem ma nawiązywać do tego terenu, tej kultury, której urodził się Zbawiciel. Jutrzenka.
historia o tym, że tak wiele towarzyszy świętom Bożego Narodzenia, że chyba czasami warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem te okoliczności towarzyszące nie przysłaniają nam głównego bohatera, nie przysłaniają nam samego Pana Jezusa. Myślę, że odpowiedzi na to nie ma, ale dla nas odpowiedzią może być to maleńkie dzieciątko leżące w szpitalu. Thank you.
jakby mogło zabraknąć święto objawienia Pańskiego, zwane przecież świętem Trzech Króli. Jak mogłoby zabraknąć historii o Trzech Królach. Mędrcy ze wschodu, czyli współczesna historia Kacpra, Melchiora i Baltazara. I próba odpowiedzi na pytanie, co my tak naprawdę o nich wiemy. Thank you.
bardzo serdecznie podziękować zarówno Państwu za to, że zechcieliście przyjść i wysłuchać naszego koncertu, jak i księdzu proboszczowi za zaproszenie do tej pięknej świątyni. I chcemy pożegnać się razem z Wami drugą kolejną z tych zwykłych i niezwykłych, kolejną dwóch sierocin. Zapraszamy Państwa do wspólnego wykonania. Wycisnąć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Pani Barbarze, Panu Rudolfowi. Już mówię wiele razy, że połączą nas naprawdę odległe czasy. Długa, długa przyjaźń. Lody były po złote 20 wtedy. Bardzo dziękujemy jeszcze raz i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas zajdziecie. Dziękujemy.
Proszę, że co? Można zmienić.